Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie z holem mierzonym z Shein-u. Jak wiecie, ja bardzo lubię robić tam zamówienie od czasu do czasu. Mam też z nimi współpracę, tak więc czasem kupuję te rzeczy sama, czasem natomiast po prostu je od nich dostaję. I dzisiaj robimy to w ramach takiego małego wydarzenia, które oni sobie zaplanowali na 20 lutego, a mianowicie będzie to pokaz mody i podejrzewam, że te trzy sukienki, które Wam dzisiaj pokażę, to właśnie będą też w tym pokazie uwzględnione. To będzie wszystko pod hasłem Shein for All, jeżeli dobrze zrozumiałam, i będzie to robione częściowo na green screenie, żeby pokazać różne miejsca na świecie i też będzie to robione na różnych kształtach, a więc i na linii plus size, którą też częściowo Wam dzisiaj pokażę. Z tej kolekcji wybrałam sobie trzy sukienki. Generalnie nie było to dla mnie łatwe, żeby wybrać sobie jakiekolwiek rzeczy stamtąd, bo one nie do końca były w moim stylu. No po prostu ja się tak nie ubieram. To nie to, że one są jakieś okropne czy coś. Po prostu to nie jest mój styl zupełnie, ja się w tym nie czuję. Wybrałam trzy. Sami ocenicie, jak wyglądają. Mają wszystkie trzy jeden poważny mankament, jakim jest materiał. Ale to może przejdziemy do tego po kolei. Pierwsza z tych sukienek to jest taka bardzo żywa, niebieska, kwiecista sukienka, która tutaj w tym obszarze na biuście i plecach ma bardzo rozciągliwą gumę. Ja ją mam, zaraz powiem Wam w jakim rozmiarze, ale wydaje mi się, że wszystko brałam w rozmiarze 2X tym razem. Tak jest, to jest z linii Shein Curve 2X i tutaj mamy 100% poliester i to czuć jak ja pierdziu. Jest strasznie sztuczny ten materiał. To jest ten taki poliester, którego ja strasznie nie lubię. Ja mogłabym z tego zrobić kubraczek dla naszego syna do jedzenia, bo obawiam się, że w żaden sposób nie będę w stanie w niej chodzić. Prezentuje się nie najgorzej, tak mi się wydaje, że jakby do zdjęć czy do takich przebitek, które robię Wam, to nie wygląda najgorzej. Mam troszeczkę problem tutaj z jej rękawami, ponieważ ten dekolt jest generalnie taki, widzicie, kwadratowy, ale tu mi się jednak wszystko zsuwa. I to też nie najgorzej by wyglądało jako taki dekolt hiszpański. Ona też ma długość, jest jak dla mnie na to, co lubię, raczej po tej krótszej stronie, że się tak wyrażę. Jednakże ten tył ma dosyć długi, więc jest w porządku pod tym względem. Ja bym mogła w niej chodzić, bo nawet nie najgorzej się w niej czuję. Jakby rewelacji nie ma, nie najgorzej się w niej czuję, jeżeli chodzi o krój, o kolor, ale absolutnie odpada, jeżeli chodzi o materiał. Ten poliester jest dla mnie nie do zniesienia niestety. Plus dodatkowo taki drugi dla mnie dosyć mocny mankament. Ona tutaj ma gumkę w rękawach i te gumki dla mnie są dosyć ciasne. Wydaje mi się, że po dłuższym noszeniu po prostu byłoby to dla mnie upierdliwe i mogłoby mnie zwyczajnie boleć. Tak więc do zdjęć byłaby super, natomiast no przez ten materiał no, ona jest dla mnie nie do zaakceptowania w żaden sposób. No i no niestety, jakby fajnie, fajnie, ale nie dla mnie. Druga sukienka. Powiem Wam szczerze, że to też jest duże wyjście spoza mojej strefy komfortu, zarówno jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o styl, w jakim ta sukienka jest wykonana. I ostatecznie nie do końca najgorzej się w niej czuję. Oczywiście dalej po raz kolejny nie będę w niej chodzić, bo to znowu jest dokładnie ten sam rodzaj poliestru, który jest w poprzedniej sukience, tak więc absolutnie nie. Jednakże ona, trzeba jej przyznać, że jest dosyć urocza. Problem mam z nią oprócz materiału tutaj znowuż taki, że wydaje mi się, że ten dekolt i ta przestrzeń, która jest tutaj na biust, jest zwyczajnie w moim przypadku o dziwo za duża. Albo no nie wiem, ale nie układa się. Tutaj mi wisi, nie podoba mi się to. Ona jest dosyć ciekawa, dziewczęca, ma takie żywe kolory. Tutaj nawet jest, widzę w kamerze, przez to, że mamy odpalone dosyć mocne lampy, jest dużo jaśniejsza niż na żywo. Ale jest w porządku, jest taka, no, przyjemna, tak? Gdyby miała inny materiał, mogłabym się zastanowić nad chodzeniem w niej. Pomimo tego, że ma dosyć mocno, żeby nie powiedzieć bardzo mocno, jak dla mnie, wycięte plecy i ciężko będzie dopasować do niej stanik, chyba raczej musiałby być to taki bez ramionczek i też niżej po prostu opuszczony, bo ten dekolt jest dosyć nisko i ten stanik, który mam teraz, a
Ja zawsze Wam mówię, że ja do tych mierzonych holi specjalnie nie zakładam jakiejś dopasowanej bielizny do ciuchów, tylko pokazuję Wam się w najzwyklejszej bieliznie, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, co ewentualnie trzeba wiedzieć przy dopasowywaniu bielizny do niej. Tutaj ten stanik po prostu mam wrażenie, że nawet ja go troszeczkę niżej opuściłam, ale on i tak wystawał, on i tak będzie taki, no, widoczny. No i ona pomimo tego, że też jest w rozmiarze 2XL, to tutaj dla mnie jest ciasnawa. Mój mąż mi ją zasuwał, no zasunął, ale to nie było super komfortowe dla mnie. Sama bym nie była w stanie się w nią ubrać absolutnie. Tutaj nie ma gumy, ten materiał nie jest rozciągliwy. To jest ten sam rodzaj materiału, ale w miejscu, gdzie jest, wiecie, najwięcej, jest guma, więc dlatego tutaj nie było tego problemu. Natomiast tutaj kompletnie nic się nie rozciąga, więc no jestem dosyć mocno w tym miejscu opięta, taki trochę baleronik się czuję, więc no niestety, ale ta sukienka też nie dla mnie. Trzecia sukienka, ją jako jedyną zastanawiam się, czy zostawić. Ona jest w takim kobaltowym kolorze. Ja kiedyś dawno, dawno temu miałam bluzkę w tym kolorze i też mi się wydaje, że z podobnego materiału. Nie był to może najlepszy okres w moim życiu, ale no, byłam piękna i młoda, wiecie o co chodzi. Tutaj znowu mamy rozmiar 2X. Wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję dzisiaj, będą w rozmiarze 2X. I tutaj znowu mamy 100% poliester. Natomiast to jest ten troszeczkę inny poliester, bo to jest ten taki, wiecie, tiulik. Tutaj mamy bardzo podobne w konstrukcji rękawy jak przy tej pierwszej sukience, czyli mamy falbankę i gumkę, ale tutaj ta gumka jest luźniejsza. Nie wiem jakby od czego to zależy, ale generalnie tu jest dużo wygodniej. Ona ma ten taki dekolt, wiecie, związaniem. Ja jestem go w stanie tylko zaakceptować w momencie, kiedy sobie tą kokardkę jakoś tam zawiążę. Są osoby, które wiążą, które w zasadzie nie wiążą tej kokardy i to wszystko jest takie poluzowane. Ale no to, nie, to akurat jest nie dla mnie, ja nie lubię jak mi tutaj tak wisi. Niemniej jednak w tej sukience czuję się najlepiej z tych wszystkich trzech. Ona jest też najdłuższa. Ma tutaj oczywiście podszewkę, ponieważ ona jest generalnie sama w sobie, jest, widzicie, przezroczysta po prostu. Tutaj mamy gumę, no to jest też taki krój, który ja w miarę lubię, no mówię, z tą górą. Jest ta stójka i to wiązanie i to może nie jest tak do końca moje ulubione rozwiązanie, jeżeli chodzi o górę sukienki, czy też na przykład koszulę, ale mimo wszystko, pomimo tego czuję się w niej naprawdę dosyć dobrze i ją jako jedyną zastanawiam się, czy zostawić. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, jak się w niej Wam podobam. Generalnie nie jest źle, jakby tutaj znowu mamy, bo to znowu jest w 100% poliester, to nie ma się co oszukiwać. Natomiast przez to, że to jest ten tiulowy, to on dla mnie jest bardziej do zaakceptowania. Jakoś tak, to dalej jest zło, ale może trochę mniejsze. No nie wiem, jakby mówię Wam o swoich własnych odczuciach. Generalnie, no niestety, pomysł na sukienki jest super, ale wykonanie i z tym materiałem mam troszeczkę problem. Ja jednak staram się zwracać uwagę na to, jaki jest skład tej rzeczy, którą zamawiam, bo wtedy, jeżeli mam sam poliester, to jest większa szansa, że będę niezadowolona. Jak zamawiałam tą koszulkę, bo tą koszulkę też zamawiałam sobie, ale już sama przy okazji jakiegoś innego zamówienia, ona ma generalnie tutaj Queen. Też właśnie z Shein-u, no to wiedziałam, że tutaj będzie, bo to nie jest w 100% bawełna, ale jest domieszka bawełny, już teraz nie pamiętam jak bardzo duża. Niemniej jednak to jest ten materiał, który ja lubię. To jest ten rodzaj koszulek z Shein-u, który ja lubię, więc wiedziałam, że będę zadowolona od razu i z tym nie było problemu. I normalnie zwracam na to uwagę. Natomiast ponieważ tutaj miałam troszeczkę bardziej okrojone możliwości wyboru tych sukienek, no to od razu wiedziałam, no że no z tym nic nie zrobię. Miałam do wyboru poliester, poliester albo poliester. Sukienki, tak to mi się podobają. Materiał, no nie jestem fanką w tym przypadku, bo jak wiecie, są też takie fajniejsze poliestry, które lepiej się nosi. One, ja dalej nie twierdzę, że one są dobre, ale po prostu są przyjemniejsze w użytkowaniu i szkoda, że nie zostały tutaj zastosowane. Niemniej jednak myślę, że warto ten pokaz mody obejrzeć i zobaczyć, jakie oni będą mieli fasony do zaproponowania, bo w sumie sama jestem ciekawa, czy pojawi się coś więcej niż to, co widziałam na tej stronie, z której wybierałam sukienki. Tym bardziej, że ja wybierałam tylko z sekcji plus size, więc jestem też ciekawa tej normalnej sekcji, czy będzie się jakoś różniła. Tak jak mówię, 20 lutego o 10 będzie ta transmisja, więc jeżeli też jesteście ciekawi, to będziecie sobie mogli zobaczyć. Oprócz tych dwóch sukienek wybrałam sobie też dwie pary spodni, dlatego że spodnie z Shein-u
To jest dla mnie hit i po prostu ja zawsze ze spodni z Shein jestem zadowolona. No i tym razem nie mogło być inaczej. To będą dwie pary jeansowych spodni. Jeszcze jeansowych spodni. Pierwsze są takie szare i one, obie pary też będą w rozmiarze 2X z tej linii Curvy. Pierwszy to jest właśnie taki szary kolor albo wyprany czarny, no ale szary. No i tym razem, tak jak poprzednim, miałam tak bardzo mieszane. Jedne były pełne, drugie były właśnie z rozcięciami na kolanach. Tak tym razem obie pary są powycierane, mają rozcięcia. Tutaj mamy to rozcięcie tylko jedno na jednym kolanie, ale tak, to za co ja lubię jeansy z Shein, to jest to, że one mają bardzo dużą ilość, nie wiem, elastanu, tego składnika, który sprawia, że są bardzo rozciągliwe i przepięknie się do każdej sylwetki dostosowują. Dodatkowo mają cudownie wysoki stan. Kocham. Po prostu wszystkie jeansy z Shein, które mam, uwielbiam w nich chodzić, są super i mega polecam. Tak więc tym razem również, mówię, mam rozmiar 2X i tutaj stan jest wysoki, czuję się w nich super. One te nogawki też mają takie, jak ja lubię, wiecie, rurkowate, wąskie przy kostce. Ten model mega rewelacja. Jeżeli chodzi o drugi model, to już zdecydowałam się na taki, wiecie, bardziej klasyczny jeans w kolorze. Chociaż one są, nie są takie, tutaj mam wrażenie, że w kamerze one wyglądają na bardziej żywe, natomiast na żywo są takie troszeczkę bardziej stonowane. To nie jest taki odblaskowy niebieski, że się tak wyrażę. One już mają dużo więcej przycierań niż tamte, no i one mają troszeczkę inne nogawki, dlatego że te nogawki, nie wiem czy to będzie widać na przebitkach, ale przy kostkach, wiecie, taki dzwoneczek się robi. To nie jest taka przylegająca nogawka do kostki, tylko one troszeczkę przy tych kostkach odstają. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, myślę, że no, spoko, jest to do przełknięcia. Tak więc po raz kolejny są super rozciągliwe, mam super wysoki stan, który ja uwielbiam, bo lubię mieć ten brzuch mocno taki, wiecie, okiełznany, bo to i po ciąży, i nie po ciąży zawsze tak lubiłam po prostu. Znaczy zawsze, no od dłuższego czasu już. To jest drugi model, z którego jestem zadowolona, bo generalnie to na chwilę obecną są moje czwarte jeansy z Shein. Albo, no w ostatnim czasie czwarte, ale wydaje mi się, że wcześniej też coś zamawiałam, tylko że nie jestem pewna, czy to były jeansy, czy zwykłe spodnie. Nieistotne. Tak więc drugi model spodni i drugi również trafiony w dziesiątkę, więc jeżeli chodzi o spodnie, to ja z wszystkim plus size'ką polecam. Wiem, że czasami możecie się obawiać, bo dobieranie rozmiarów to jest taka dosyć kłopotliwa kwestia, ale myślę, że dacie sobie radę, wierzę w was. Po prostu czytajcie opinie, mnie bardzo dużo opinie dają, bo tam dziewczyny podają, jakie mają rozmiary, jaki rozmiar zamówiły, czy było dla nich za duże, za małe, czy było ok i tak dalej. Tak więc ja zawsze się na tym opieram, ale też wiem już mniej więcej, jaki rozmiar w Shein jest dla mnie dobry. Pamiętajcie, że ja wam zostawiam mniej więcej swoje rozmiary na dole, więc możecie sobie porównać i zobaczyć, jak to u was wygląda względem moich rozmiarów, czy powinnyście mówić podobny rozmiar, czy nie. Widzicie, jak to na mnie wygląda, wiecie. Wszystko staram się wam zostawić na dole, więc do opisu was zapraszam. Tam będą linki do tych rzeczy, jak zawsze. Tam wydaje mi się, że będzie też link do tej transmisji. Na pewno będzie kod zniżkowy na 15%, tak więc na ten kod zniżkowy też zachęcam zerknąć, jeżeli macie ochotę na zakupy, bo zawsze to jest 15% mniej. Ja sama z tych kodów korzystam, jak zamawiam sama rzeczy. No! I tam też będą moje namiary na Instagrama i TikToka, jeżeli macie ochotę obserwować mnie również na tych platformach. Na Instagramie jestem codziennie, na TikToku zdecydowanie rzadziej, ale też zdarza mi się bywać, tak więc zachęcam. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!